Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Dzień dobry Państwu, witam pięknie w magazynie hokejowym. Tym razem magazyn nie będzie poświęcony skrótom wydarzeń ligowych w Polskiej Hokej Lidze. Była w ostatnim czasie przerwa poświęcona reprezentacji Polski. Grały reprezentacje od seniorów w kierunku młodzieżowców i właśnie gościem naszego magazynu jest dziś selekcjoner reprezentacji do lat 18, Andrzej Gusow. Witam pięknie. Andrzej, dobry, witam. Andrzej, bo to wiele lat już spędzonych na taflach w Polsce, ale była przygoda klubowa, teraz od pewnego czasu reprezentacyjna. Duża jest różnica między pracą w klubie, a pracą w reprezentacji? No w klubie przede wszystkim odpowiedzialność za wynik codziennie. Codziennie człowiek myśli, jak co zmienić, a tutaj niestety reprezentacja się zbiera tylko w tych przerwach międzynarodowych. No ale też to jest wielka odpowiedzialność pracować z drużyną, z kadrą narodową. Różnica jest, tak, bo człowiek może troszeczkę więcej odpocząć. Jeżeli pracujesz w klubie, to tam trener w ogóle nie ma czasu na to, żeby dojść do siebie, odpocząć. W reprezentacji można odpocząć. No to jeszcze możemy powiedzieć, że to jest kadra do lat 18, więc to też ma znaczenie, bo inaczej pracuje się z młodzieżą, a inaczej już z tymi doświadczonymi hokeistami, seniorskimi zawodnikami, którzy wiedzą, z czym się je hokej i co trzeba zrobić, żeby wynik był. Oczywiście. Tu przede wszystkim chłopaki przyjeżdżają, każdy z innego klubu, no i w klubach pracują inaczej. Może ja mówię na temat taktyczny, nie? Każdy trener ma swoją wizję hokeja, daje swoim chłopakom. No a my staramy się pokazać chłopakom, jak gra cały świat hokejowy, jak grają w nowoczesny hokej. Próbujemy im to wytłumaczyć. Większość chłopaków rozumie, kojarzy, o co chodzi. Niektórzy oczywiście, że na początku nie za bardzo, później dochodzą do siebie, no ale chłopaki się uczą. Ale wiadomo, w jakim kierunku zmierzamy, bo z białoruską reprezentacją do lat 18 udało się awansować do Mistrzostw Świata Grupy A, więc my też chcemy być w tym miejscu. Czy to jest realne? Oby nie awansować tam, gdzie Meksyk, gdzie takie kraje, Nowa Zelandia. Ja bym też chciał awansować tam wyżej, także idziemy w kierunku do przodu. No patrzymy na wyniki. Oczywiście to sprawia, że atmosfera jest dużo lepsza. No i przede wszystkim z tego trener jest rozliczany. No to najpierw był turniej nadziei olimpijskich w Budapeszcie. Tam dwa zwycięstwa i jedna przegrana z Węgrami, ale w ostatni weekend rywalizowaliście z zespołami na Węgrzech i okazało się, że można i wygrać 4-0 i 4-1, więc sprawdzian pożyteczny, ale i udany. No fajnie chłopaki się prezentowali, fajnie grali naprawdę. Nie było problemów, moim zdaniem nie było problemów w tercji obronnej, to znaczy chłopaki już rozumieją ten nasz system, co wymagamy od nich, bo w dwóch meczach straciliśmy tylko jedną bramkę. No i nie patrząc na to, że mówili i pisali, że to reprezentacja do lat 17, to patrząc na skład nasz, myśmy mieli w składzie tak samo, 13 zawodników do roczniku 2006, dlatego powiem Ci, że myśmy grali, można powiedzieć, równy z równym. Szkoda oczywiście mi w tej chwili, że na dzień dzisiejszy nie ma zawodników roczniku 2005, żeby można było ich powołać na Mistrzostwo Świata. No i moim zdaniem większość tej kadry to będą chłopaki, którzy jeszcze będą mogli grać w przyszłym sezonie normalnie na Mistrzostwach Świata w reprezentacji U18. No i to jest ta różnica, bo Węgrzy mają z kogo czerpać, tak. I wydaje się, że tam wybór jest zdecydowanie większy. Niestety myśmy mamy w tej chwili, ja tak policzyłem, myśmy mamy wybierać tylko z 33-35 zawodników tą kadrę 18. Jak cały świat hokejowy wybiera, ja nie mówię na temat nawet Stanów i Kanady, tam chyba wybierają z 5-10 tysięcy zawodników tylko 20 chłopaków, także. No ale powiem panu, że
że dużo chłopaków naprawdę utalentowanych, dużo chłopaków, którzy chcą, którzy pracują bardzo uczciwie i bardzo solidnie. Ja jestem zadowolony z ich pracy. Wyniki oczywiście, że nas będą rozliczać w kwietniu po Mistrzostwach Świata, ale ja widzę, że chłopaki pracują i na treningach, i na meczach, dają z siebie wszystko. Oczywiście, że ktoś może czegoś nie umieć, nie potrafi tam zagrać fajnie, solidnie, indywidualnie, ale grają naprawdę chłopaki z wielkim sercem, z dużym sercem hokejowym i grają za swoje państwo. No, młodość ma też swoje prawa i wiadomo, że nic perfekcyjnie nie będzie, tylko czasami te pomyłki się będą zdarzać, ale nie tylko w polskiej reprezentacji, ale także w tych najlepszych. Ale czy my możemy powiedzieć o jakichś perełkach, czy na razie o nazwiskach konkretnych nie chcemy mówić, żeby nikogo nie wyróżniać? Ja bym nie chciał nikogo wyróżniać, ja tylko powiem, że naprawdę atmosfera i w Budapeszcie, i teraz w Székelyhegervárze była naprawdę bardzo fajna i chłopaki zadowoleni, i my jako sztab szkoleniowy jesteśmy wszyscy zadowoleni. A jeżeli drużyna wygrywa i ta atmosfera fajna, no to co mamy jeszcze czekać? Nie? Ale to z tego komentarza trzeba się uśmiechnąć, dlatego że kiedy 2 lata temu, 3 lata temu gościliśmy kogoś związanego z SMS-em, to zawsze się powtarzało, że ta młodzież jest bardzo niepokorna, że nie zawsze chce się dostosować do tych warunków pracy narzuconych, że warunki organizacyjne też nie były optymalne, czyli idzie coś we właściwym kierunku. No ja powiem panu tak, że ja naprawdę jestem zadowolony z tych chłopców, którzy teraz pracują w SMS-ie, bo oni mają takie naprawdę wojskowe warunki. To znaczy chłopak o 7 wstaje, na 8 idzie do szkoły, od 10 do 13 ma 2 treningi, to znaczy pracuje na siłowni i na lodzie po 1,5–2 godziny. Później obiad, szkoła, wieczorem zaś trening, kolacje, i chłopaki, jak powiedziałem, pracują tak codziennie. Oprócz tego piątki, niedzielę albo soboty, niedzielę mecze i to wszystko myśmy gramy na wyjeździe w Czechach. Czyli też właściwie nie mają takiego narzeka, życia prywatnego. Nikt nie narzeka, nikt nie płacze. Chłopaki pracują, chłopaki się uczą w szkole. Dla mnie to jest najważniejsze, że atmosfera u nas i w drużynie, i jak powiedziałem, w reprezentacji jest fajna. Warunki moim zdaniem, bo ja też słyszałem takie opinie parę lat temu, że szkoła, że nic nie daje, ale powiem wam, że warunki stworzone naprawdę bardzo, bardzo dobre dla chłopaków, i patrząc tak mniej więcej na skład, który będzie grał w kwietniu na Mistrzostwach Świata, ja myślę, że z 12-15 zawodników będzie grało właśnie z SMS. I proszę zwrócić uwagę, że to mówi Andrzej Gusow, który nigdy nie gryzł się w język i wielokrotnie za swoje wypowiedzi obrywał, bo tak się zdarzało gdzieś w klubach, czyli prawda stuprocentowa. A jak wygląda jeszcze komunikacja z klubami? Bo to też był temat zawsze bardzo drażliwy i zawsze się mówiło, że kluby mają swoją ścieżkę, SMS ma swoją, i nie zawsze te ścieżki potrafiły się gdzieś zejść. Powiem, że w tej chwili nie mamy żadnych problemów z klubami. Na tyle już wszystko jest zorganizowane, że i kluby już wiedzą, że przykładowo, jeżeli mamy jakąś przerwę, to chłopaki muszą odpocząć. Jeżeli my możemy i czas pozwala na to, żeby wrócić chłopaków na jakieś rozgrywki do klubów, to my chętnie idziemy na to i dajemy chłopaków w swoje kluby, nie? Teraz jak mieliśmy przerwę międzynarodową, no to tam z 5–7 zawodników pojechało grać Ligę Karpacką do swoich klubów. Także ja myślę, że porozumienie 100%, już nie jeden rok pracuje SMS Katowice i nie jeden rok idzie współpraca z klubami. No i moim zdaniem Artur Slusarczyk, on przychodzi do nas, myśmy gadamy, ja mówię na temat dyrektora, rozmawiamy, dogadujemy się i później informacja idzie od niego do klubu, żadnych pretensji nie ma. Ja przynajmniej pracuję 3 miesiące, nie widzę żadnych problemów pomiędzy klubami a SMS-em. Właśnie, 3 miesiące pracy, wyczytałem takie zdania, że ja jako trener muszę być bardzo cierpliwy i wyrozumiały, natomiast mamy grać skutecznie, agresywnie i rozsądnie. W którym miejscu teraz jesteście w tej swojej pracy? Ciężko powiedzieć. Codziennie jesteśmy, rozpoczynamy od zero. Każdy dzień przynosi nam jakieś nowe problemy albo nowe wyzwania. Chłopaki się uczą grać w hokeja. Oczywiście dla mnie, jako dla trenera, ja bym chętnie pracował cały czas, przez cały rok z kadrą, z 18, żeby ta drużyna przykładowo była w pełnym składzie i trenowała i grali wszyscy razem.
Teraz niestety pracuję z chłopakami, którzy mają tam 14, 15, 16 lat. Gramy w rozgrywkach w mistrzostwach Czech. 50-50, czasami wygrywamy, czasami przegrywamy, ale jak powiedziałem, chłopaki chcą, chłopaki się starają. I moja wizja hokeja, ja myślę, że trzeba uczyć właśnie młodzież, żeby oni grali w ten agresywny hokej, żeby nie grali taki defensywny hokej, bo ciężko się nauczyć grać w hokej, jeżeli nie grać agresywny, nowoczesny hokej. I teraz nawet patrząc na to, co my gramy w Czechach, no nie pozwalają nam nawet przeciwniki, ani razu nie stanęliśmy w tercji, żeby rozpocząć akcję od kontrol breakoutu. Tylko cały czas forecheck, cały czas grają agresywnie, cały czas grają ciałem. Myśmy nawet nie trenujemy taki komponent gry jak kontrol breakout. Pan jest znany z tej mocnej ręki, z pilnowania dyscypliny na treningach i z ciężkich treningów. Czy w tej młodzieży też trzeba to stosować, czy jednak czasami trzeba się od tego powstrzymywać? I czy to jest łatwe? No bo wiadomo, że zmienić charakter jest najtrudniej. Nie powiem, że jestem taki twardy na treningach, albo tak szanuję i kocham dyscyplinę, żeby było na pile już. Normalnie człowiek, rozumiem każdego, i młodych, i starych, ale chłopcy już się przyzwyczaili do moich treningów, moim zdaniem, oprócz tego, no oczywiście, że trener dozuje, jeżeli zagraliśmy mecz, no to oczywiście, że trening łatwiejszy, albo ja widzę, że chłopaki nie mają przykładowo siły, no to w trakcie treningu zmieniam ćwiczenie. No ale po prostu w tym młodzieżowym hokeju to wygląda na dzień dzisiejszy w ten sposób, że więcej zwracamy uwagę na jakieś takie błędy indywidualne, to znaczy podanie, przyjęcie ściały, jakieś zagrywki przykładowo, jak zawodnik podaje albo odrzuca się od krążka, w ogóle nie patrząc w stronę, gdzie podaje. Więcej takich sytuacji. Jeżeli w seniorskim hokeju tam więcej zwracasz uwagę na warianty taktyczne, na jakieś zagrania taktyczne, to tutaj więcej zwracasz uwagę właśnie na takie umiejętności indywidualne. No ale jak będą widzieli, że będą wyniki i że to przynosi efekty, no to będą bardziej się przekładać i wtedy będzie też łatwiej pracować obu stronom. No to jeszcze na koniec o kadrze U18, bo jeszcze przejdziemy do tych starszych naszych reprezentacji. No wiadomo, że to wszystko jest przygotowywaniem do Bledu. Mhm. I tam będzie ta kluczowa impreza w kwietniu. Słowenia, Włochy, Austria, Korea Południowa, Estonia. To są rywale na ten moment w zasięgu wszyscy, czy ktoś wyraźnie odstaje, a my będziemy gdzieś bić się o ten środek tabeli? Na Mistrzostwach Świata nie ma słabych rywali. Ja myślę, że wszyscy będą grać w taki solidny, agresywny hokej. No i patrząc na to, jak w tamtym roku zagrała ta reprezentacja, to był spadek, tak? 18, na ile ja tak, ale pozmieniał się kalendarz, tak, i dzięki temu 20 też się utrzymała. Tak, kalendarz się pozmieniał, no także będzie ciężko, no ale będziemy walczyć. Ja stawiam najwyższe cele przed chłopakami, myśmy gadamy na ten temat, na każdym zgrupowaniu. Myśmy rozmawiamy, że naszym zadaniem jest awans i wszyscy patrzymy tylko w tym kierunku, w innym nie patrzymy. No to jesteście w podobnej sytuacji jak właśnie 20, która dostała drugą szansę, by grać na tym samym pułapie. Powiedzmy kilka zdań o 20, bo oni grali teraz w Kownie. Też nie grali źle, bo udawało się wygrywać spotkania, jedna porażka. Natomiast no wiadomo, że patrzymy perspektywicznie w stronę seniorów, których teraz też obserwujemy w meczu Polski z Litwą. Seniorzy wygrali turniej w Kownie. No to jest ta flagowa nasza reprezentacja, ale czy ta młodzież rzeczywiście w perspektywie czasu, ona się już nadaje, żeby próbować w tych starszych rocznikach, czy jeszcze za wcześnie? Bo są takie reprezentacje, które w 20-latkach testują już na przykład 16, 17, 18-letni gracz. No tu moim zdaniem sytuacja wygląda w ten sposób, że jako trener kadry, normalnie jako trener kadry teraz patrząc do przodu, po prostu muszą w klubach dawać więcej i ufać więcej swoim młodym wychowankom. Nie? Przykładowo ja, jeżeli teraz przykładowo pracował w Tychach, jak pracowałem kiedyś, no to na trzech, czterech chłopaków z tego SMS-u ja bym już dzisiaj zwrócił uwagę, bo naprawdę chłopcy w porządku i zasługują na to, żeby trenować chociaż z pierwszą reprezentacją, z pierwszą kadrą. Z drugiej strony każdy klub ma swoje interesy, ma swoje wizje.
wszyscy walczą o najwyższe cele, dużo, dużo mają obcokrajowców w składzie, nie zawsze wychowanki tam trafiają do składów, no a chłopcy, żeby młodzi rośli i mieli progres, no to muszą grać na poziomie naprawdę takim seniorskim. No ale to jest problem, który powtarza się od wielu lat, no wie Pan doskonale, skoro pracował też w polskich klubach, że no też są dwa cele, z jednej strony szkolić młodzież, ale z drugiej osiągnąć sukces i nie zawsze się to wiąże, nie zawsze z młodzieżą ten sukces złapać się da, a wiadomo, że władze klubu i kibice wymagają. Moim zdaniem powinna młodzież wchodzić, pracowaliśmy i w Tychach i mieli i osiągali sukcesy i wprowadzili wtedy i Ubowskiego, i Bizackiego, i chłopaki. Teraz ja widzę, że też Tychy idą w tym kierunku, Sobecki cały czas w składzie 18-latek. W Nowym Targu pracując miałem bardzo dużo młodzieży, w tej chwili nie mogę zrozumieć, w jakim kierunku idzie ten klub i w ogóle idzie w jakimś kierunku, ale było naprawdę dużo młodzieży i była naprawdę taka, moim zdaniem to była jedyna prawidłowa decyzja, postawić na swoich i pracować, no, ale to ich sprawy. Ja powiem tylko jedno, że mamy w Polsce chłopaków utalentowanych, po prostu trzeba dawać im szansę, trzeba ich po prostu wprowadzać do klubów, żeby oni grali. To jak padło nazwisko Olafa Bizackiego, to jest satysfakcja, patrząc teraz jak gra w reprezentacji i cały czas regularnie korzysta z niego Robert Kalaber? Robert idzie właśnie w tym kierunku, że wprowadza młodzież cały czas i widzę, że on sprawdza młodzież i patrząc na jego pracę w klubie w Jastrzębiu, on cały czas idzie w kierunku pracy z młodzieżą. To samo teraz w reprezentacji, najbliższy rezerw, no bo skąd brać zawodników za parę lat, jeżeli nie dawać młodym Polakom grać, no to nie będzie w ogóle zawodników dla reprezentacji. Jeżeli kluby będą iść w tym kierunku, że mają po 20-18 obcokrajowców, no to skąd wziąć Polaków wtedy, nie? Wiadomo, że kiedyś było tak, no, nie czarujmy się, że czasami dalej tak jest, że kluby też szły w swoją stronę. Nie było takiej jednomyślności i nie było tego jednego głosu, no ale zatrudniając Roberta Kalabera było jasno powiedziane, że to ma być jedna ścieżka rozwoju wszystkich reprezentacji. One mają grać podobnym systemem, one mają płynnie przechodzić z 18 do 20, z 20 do seniorów. Widzi Pan coś takiego? Jest taka myśl? Myśmy z Robertem się nie spotykali w sprawie taktyki, ale rywalizowali za swoje czasy, on jako trener Jastrzębia, ja jako trener Tychów i trener Podhala. W sumie znamy kto i co gra i jak gra i w sumie wszyscy gramy w tym samym kierunku. Artur Ślusarczyk jako asystent Kalabera prowadzi ten sam system gry, co gra pierwsza reprezentacja. Myśmy też idziemy w kierunku takiego nowoczesnego hokeju, także ja myślę, że my wszyscy myślimy w tym samym kierunku. Ale nie uważa Pan, że powinny być takie konsultacje między Powinny między być cały czas, pracując na Białorusi w kadrach w 18, w 20 i w pierwszej reprezentacji. Główny trener robił takie konsultacje, myśmy się zbierali wszyscy razem i gadali przed sezonem, jaki system. Oni nam mówili wtedy, tam była większość kanadyjskich trenerów i oni wtedy dawali programy, mówili w jakim kierunku mamy grać. Trenerzy przykładowo 18 albo 20 czasami przyjeżdżali na treningi pierwszej reprezentacji, pracowali razem tam tydzień, 10 dni. Ale jak powiedziałem, ja bardzo dobrze znam, jaki hokej gra Robert Kalaber. No nie odkrywamy Ameryki, ale rzucamy pomysł. Każdy z trenerów ma jakieś swoje niuanse, ale jak powiedziałem, wszyscy gramy mniej więcej w ten sam hokej. No, to pytanie, które pada co jakiś czas i w magazynie, i w mediach, i w prasie, i w telewizji. Czy my idziemy do przodu z naszym hokejem? Czy zauważa Pan to? No, zdobywał Pan Mistrzostwo Polski z GKS-em Tychy, później ta przygoda z Podhalem Nowy Targ, teraz z reprezentacją. Liga też się zmienia, była zamknięta, później otwarta, teraz też tych obcokrajowców mamy sporo. Był pomysł z bramkarzami, żeby byli Polacy między słupkami albo dostawali więcej minut. Jak to wygląda? Moim zdaniem poziom Ligi Polskiej poszedł do góry. W porównaniu z tym, jak ja przyjechałem jako trener tutaj 6 lat temu, 5,5, no to poziom ligi jest moim zdaniem dwa razy wyższy. Poziom ligi jest dwa razy wyższy. Dużo zawodników. Liga, kluby grają, już mamy dwie drużyny, którzy grają w Lidze Mistrzów. Już mamy drużynę, która wygrała Continental Cup w tym roku. Już polskie drużyny ogrywają
drużyny ze Szwecji w hokejowej lidze mistrzów, ogrywają drużyny z Niemiec. Ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii, to o czym świadczy, nie? Także moim zdaniem hokej klubowy hokej idzie do przodu. Nie mogę na razie powiedzieć, jak wygląda sytuacja na poziomie reprezentacji, no bo na razie tylko dwa zgrupowania miałem, tam 5 dni i 4 dni mieliśmy zgrupowanie, ale hokej, ogólnie polski hokej moim zdaniem idzie do przodu. Czyli możemy cieszyć się z sukcesów, ale z drugiej strony bez większej ilości młodzieży. Niestety, myśmy już rozmawiali na ten temat. Moim zdaniem jest mądry prezes albo mądry właściciel, który właśnie wymaga i wyników, i szkoli swoją młodzież. Ale to trzeba cierpliwości i trzeba po prostu rozumieć to i trzeba żeby to rozumieli i działacze, i kibice. Myślę, że to jest znakomita puenta naszego spotkania. Niech kilka cytatów Andrzeja Gusowa towarzyszy Państwu i rzucamy ten pomysł, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby ta dyscyplina szła do przodu, bo wszystkim nam na tym na pewno zależy. Selekcjoner reprezentacji do lat 18 Andrzej Gusow był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Również dzięki. Do widzenia. I również Państwu serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne magazyny hokejowe i oczywiście na transmisję w Polski Hokej TV. Do zobaczenia. That was just the beginning.